Siemanko, siemanko, ja jestem Vertes, witam was w kolejnym odcinku gier mobilnych. Postanowiłem, że znowu sobie zagram w Hill Climb Racing. Także ten, dzisiaj jak widzicie na ekranie nie mam żadnych skrzynek, to się pościgamy po prostu po to, żeby te skrzyneczki zdobyć i polecimy w sumie dalej. I muszę dodać, że nagrywam ten odcinek zanim ten poprzedni wleciał na YouTube'a. Także mam nadzieję, że wam się poprzedni podobał i zostawiliście łapeczki w górę i teraz też zostawicie, będzie naprawdę super. Parę słów jeszcze tak na początek, że zauważyłem po prostu, że te nagrania po prostu z telefonu mają dosyć słabą jakość, z tego co widziałem już na komputerze. Ale spokojnie, za niedługo może sobie jakiś ogarnę kabel HDMI, podłączę to pod nagrywarkę i będzie o wiele lepsza jakość. Póki co będzie jakoś taka, jaka jest. Ale dobra, zacznijmy sobie tutaj pierwszy wyścig, wybieram sobie ten samochód. I słuchajcie, lecimy z koksem, mam nadzieję, że to wygram i zdobędziemy sobie jakieś fajne skrzyneczki, może nam się jakaś droga trafi, to by było naprawdę kozak. I wtedy wiecie, szaleństwo, szaleństwo na rejonie, ojejciu. Co ja tutaj zrobiłem? Czekajcie, dawaj, musimy to wygrać. Come on, dobra, pierwszą rundkę mamy wygraną. Za bardzo tutaj nie wyprzedziliśmy rywali, ale wiecie, zawsze jest ta pierwsza runda wygrana. I jeszcze mamy dwie przed nami, także let's go! Tak, zdecydowanie wolę ten samochód niż ten nasz racing car na tę mapę, gdyż tamten sobie nie radzi z wybojami i mam drugie miejsce. To mi się nie podoba, gdyż mam remis aktualnie. No więc przypał, ale dobra, słuchajcie, lecę na hardcora, obijam się o wszystko. Może dzięki temu troszeczkę zyskam na prędkości, gdyż... No, Gostek ma szybszy samochód. O, rozwalił się ktoś, ale nie, to nie ten się rozwalił. Ale mamy wygraną, także pierwsza skrzynka leci do nas. Oh yeah. Troszeczkę tak widzę, że mamy przewagę. Ten dopiero dojechał. On nie miał opcji, żeby ze mną wygrać, słuchajcie. Złota skrzynka. To lepiej niż ostatnio, co miałem te zwykłe skrzyneczki. Ale jeszcze sobie poczekam, gdyż może zdobędziemy coś lepszego. Słuchajcie, przed nami runda Death Mountain. Nienawidzę tej rundy, słuchajcie, nie mam w ogóle technik na tę mapę i z reguły mam pół na pół szansę, że mi się uda wygrać. Tak jest zawsze, wszystko zależy od tego, jaki poziom pokażą tutaj przeciwnicy, dlatego może być ciężko. Jadę tym autem, gdyż tym autkiem chyba mam tutaj najlepsze czasy, nie jestem pewny tego. Dobra, pierwsza runda jest nasza. Podoba mi się to, gdyż pierwsza jest taka w sumie tutaj najprostsza. Jeśli mi się uda wygrać też drugą rundę, to może będziemy mieli jakąś szansę na wygraną, gdyż w trzeciej rundzie jest tam taka górka, którą no trudno przejechać bez takiego ulepszenia na koła. Ewentualnie ja po prostu się źle do tego zabieram. Ale zobaczymy jak to będzie. God damn it, dawaj. Mogłem zahaczyć o tą ścianę, bo bym szybciej spadł, ale nie. Dobra, tu mam nadzieję, że oni się wywalą. Dobra, Shortiemu troszeczkę tutaj nie poszło. Dobra, jest szansa. Dobra, mamy pierwsze miejsce. Okej, jak tam rywale, zobaczmy. Po dwa punkty mają. Dobra, mamy skrzyneczkę. I zaraz wam pokażę, o które miejsce chodzi tutaj mi na mapie, którego tak bardzo nie lubię. Ogólnie to jest to pierwsze miejsce, ale to nie o to mi chodziło. Lecimy dalej, może polecę na full speedzie, może jakoś... Lepiej mu to pójdzie. Oj. Dobra, niepotrzebnie się zatrzymałem, bo bym dał radę. Ale lecimy. Tutaj się zatrzymam, żeby tutaj tą górkę pokonać. I się wspinamy. Dobra. I tutaj lecę. Dobra, to jest ta górka. To jest zabójcza górka. O, tym razem mi się udało wlecieć, ale widzicie, czwarte miejsce, dlatego się cieszyłem, że mam wtedy... Znaczy no, że mam po tamtych rundach więcej punktów, dlatego tutaj naszych kumpli wyprzedziliśmy. Ja właściwie dźwięki mam wyłączone, słuchajcie, tak być nie może. Tak być nie może, sobie telefon jeszcze ściszę, żeby mikrofon za bardzo nie wyłapywał, bo i tak na nagraniu to jest głośniej. Dobra, Green Cup, polecimy również tym autkiem. Dobra, dzisiaj tym autkiem jeździmy, nie moim sportowym super karem, tylko tym właśnie. Dobra, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Wow, bo pan Wacky jest dosyć szybki. Ale może mi się go uda w jakimś momencie przestrzelić. Woda go zblokuje, super. Lubię jak mam takich rywali, jak nagle wyskakuje dzika woda, bo ich kompletnie może wstrzymać. Dobra, lecimy na metę, super, pierwsze miejsce. Elegancko, ale pan Wacek jest na drugim miejscu. Trzeba coś z nim zrobić, słuchajcie, trzeba go wyjaśnić na pyrkę tak kompletnie, bo jak widzicie on ma taki fajny booster na początku, że go tak
wystrzela przed wszystkimi. Przez co ma taką przewagę, a jak jest taka krótsza trasa, bądź jakaś taka sprinterska, to wtedy jest problem. O! Klatka go uratowała. No ma farta, ziomeczek. Oj, 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 niedobrze. Oj, bardzo niedobrze na to wpadłem. Ale pan Wacki nie żyje! Jest! Dobra. No to mi on nie grozi. Kolejne pierwsze miejsce. No i znowu sytuacja tak jak poprzednio, czyli nieważne, które miejsce będę miał, to i tak już wygrałem. Super. Lubię takie sytuacje, słuchajcie. Bardzo lubię takie sytuacje. Bo wtedy jest taka easy skrzyneczka. Nie trzeba się przy tej ostatniej trasie za bardzo spuszczać. Chyba, że po prostu jest taka sytuacja, że są cztery mapy, bo też są takie rundki, które mają po cztery mapy. To wtedy... Trzeba cisnąć tą trzecią, bo nie wiadomo, co się stanie. Taki pan Wacki nagle nie podlecie? Nie podleci. Nie podleci do nas i nas nie wyprzedzi. Ale tutaj są trzy mapki. No i wygraliśmy. I mamy kolejną skrzynkę, niestety zwykłą, także ja sobie klikam, żeby mi się tutaj złota wczytywała. 8 godzin. Tutaj nawet nie mam opcji odpalenia tych skrzynek wcześniej, ale mam jeszcze tutaj 3 wyścigi do wygrania, to będę miał taką czerwoną skrzyneczkę, także sobie jak najbardziej tutaj polecimy. I tym razem polecimy tym autkiem. Mam ulepszenie do kupienia, ale ciągle zapominam kupić, to nieważne. Jedziemy, słuchajcie. Full speed! Full speed! O, zahaczyłem o to! Nie miałem o to zahaczać. To było złe. Było naprawdę złe. Dobra, o, o. Teraz będzie problem? Nie, nie będzie problemu. Nice, 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 to lubię. To lubię, tutaj sobie przyhamuję w powietrzu. Ej, pyk, porobieni. Personal best. Wiedziałem, że będzie personal best, bo przeskoczyłem te budynki, które zawsze mnie blokują, także... Dobra przebitka czasu, musicie przyznać. A tam ci dopiero dojeżdżali. Spoko, kolejna runda. Nie wystartowałem perfekcyjnie, ale to nic. Ale to nic. Szybkie hamowanie. Sobie tutaj przetrę trochę. Dobra, bo można tutaj było o wiele gorzej wylądować. Oj, niepotrzebnie zahamowałem w locie. Już się przyzwyczaiłem nie do tego pojazdu. Dobra, weźmy to na speeda. Goddammit, ale lamie. Ale lamie. Dobra, tutaj to jest ta runda, gdzie gościu mnie dołem wtedy wyprzedził. Tak, zobaczę ten dół, bo mówiłem, że chcę go sprawdzić. Tylko nie wiem, czy mi benzyny wystarczy. Wow. Oj, zdecydowanie to nie jest trasa na ten pojazd. Ja pierdzielę, że teraz musiałem to sprawdzić. A czekajcie, może wyprzedzę Ricardo? Może go wyprzedzę? Jest! Jak go wziąłem na końcu. Sorry, Ricardo. Mógłbyś mieć teraz 3 punkty. Tak, masz tylko 2. Sorry. No, moja wina. Ale też po części twoja, bo się nie starałeś. Nie starałeś się. Czy ja do tu wlecę, czy znowu będę miał blokadę jak w poprzednim odcinku? Tak, miałem blokadę. Ale to nic nie zmienia, gdyż udało mi się tutaj fajnie polecieć. Dobra. Cyk. Dawaj, dasz radę? Nie, nie damy rady. Dobra, cofamy się szybko, 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 szybko. I tak mam taką przewagę, że... pierwsze miejsce tak czy siak powinienem mieć. Nawet ex aequo, ale powinno być. No, ta górka mnie zniszczyła tutaj. Znowu. Dobra, patrzcie. Ex aequo, pierwsze miejsce z Dimokiem. Raz, dwa. Ale dalej mi brakuje jednego winrace'a, żeby skrzyneczko tworzyć. Także ciśniemy, słuchajcie, kolejną rundkę. Także dobra. O nie, tam jest zła osoba, z którą się ścigam. Tak właśnie. Sorry, mate. Ale ja tutaj mam... Wow, wow, wow. O kurde, zwolniło mnie. Dawajcie, nie można ze mną wygrać. Dobrze. Pa, nawet na trzecim miejscu ty podjechał ten, którego ledwo wyprzedziłem. Świetnie. Dobra. Czyli co? Czyli już mamy skrzynkę tak dzisiaj, bo mamy tą wygraną. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja najlepszego odwaliłem? No nic, śmiesznie. Tak tego nie potrzebuję wygrać, bo mi chodziło głównie o to, żeby mieć jedną wygraną. Dawaj, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Dawaj, pyk. Tutaj też mogłem głową zaryć, dlatego wylądowałem jak wylądowałem. Ale dobra, tutaj... No wygrana na 100% jest nasza. Ale nie wiemy, czy... Patrzcie, dojechał jako ostatni, czyli mam nawet pierwsze miejsce. Okej. Nawet, że się wywaliłem, miałem ostatnie miejsce w jednej rundzie, to i tak wygrałem. Spoko. Dobra, 5 tysiaczków leci do nas. Sobie tutaj czekać. Mam 133 tysiące. W Airbreak'a inwestować? Nie, może w Gripa najpierw polecę do końca. Dobra, ostatnio tutaj mówiłem, że... w tych freerunach, że ja je tak nazywam, mam przejechane 4 miliony metrów.
I tutaj w sumie co jakiś czas się odblokowuję, tutaj widzicie, mam taką skrzyneczkę, żeby przejechać 500 metrów, żeby ukończyć i wtedy możemy dostawać różne takie itemki, to wiecie co, przejdziemy się tym. Ostatnio były wyścigi, to dzisiaj może polecimy sobie jakąś trasę. Dobra, dawajcie pustynię. Mam tutaj rekord 7000 metrów sportowym autkiem, nie tym, tylko tym drugim. To sobie polecę tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. Jako, że mogę dowolnym samochodem jechać, żeby sobie odblokować te skrzynki, to sobie pojedziemy tym. Ojej. Ojej, zobaczymy na czym się wywalę. Z reguły jak tutaj pobijam jakiś rekord, to naprawdę dużo czasu musi minąć, zanim go pobiję. A tym autkiem dosyć trudno jest taki rekord pobić, gdyż strasznie szybko mu paliwo ucieka. No i na dobrą sprawę trzeba naprawdę szybko jeździć, żeby tutaj zdobyć paliwo. Wiecie, gdzieś tam jest się dalej. No sobie tutaj polecimy normalnie. O, to te chamskie spadajki. Chamskie spadajki. To ja chyba już wiem, gdzie zginę. Zginę na lawie tutaj. Zobaczycie, zobaczycie. Zginę na lawie. Chyba, że się wcześniej wywrócę. Co też jest możliwe. Ale będę miał problem tutaj z przeskoczeniem takiej pewnej lawy. Wow, tego lepiej unikać. Wow, wróć tam, wróć tam, wróć tam, panie. Nie możemy przegapić takiej okazji jak paliwo. Nie ma opcji, nie ma opcji. Nie ma, że boli czy nie boli. Lecimy z koksem i zdobywamy wszystko, co chcemy. Ty, dobra, mam paliwko. Fajnie tutaj sobie zgarnąłem. Dobra, to jest parę takich podstawnych skoków, na przykład tutaj, że można wpaść do tego piasku. I jakby się nie chciało, to się ginie. O, prawie wpadłem, dobra. Właśnie o tym mówiłem. Że są takie podpuszczane skoki niektóre. Cyk. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Zaraz będzie kolejny spadek. Nie, najpierw tabelka, także trzeba ją pacnąć. Jak ma się auto, nie to co teraz jadę, tylko takie, taką formułkę, tak się tak walnie w tą belkę, to powiem wam, że jest od razu śmierć, nie? Bo jak się zarżnie mocno, to jest przypał. Patrz, teraz sobie dałem radę z tym, żeby nie zahaczyć. To może tą lawę przeskoczę, o ile się wcześniej gdzieś nie wywrócę. Byłoby spoko, tutaj ominąłem paliwko, wiecie co? Doświadczenia wiem, żeby lepiej się cofnąć po to paliwko. O! To już mnie niewidzialność ta nas blokowała. Dobra, pyk. Pykamy w to. Dawaj, 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 na tylnie koło. Woo! Wow! Jak prawie zarżnąłem! Jakie to było złe. Stop, 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 cofaj, 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 cofaj. Dobra, o tej lawie mówiłem, słuchajcie. Czy się uda? Tak, udało się! Czyli Vertes nie miał racji. Vertes nie miał racji, coś pokonał. To dobrze, tak wam powiem, bo jedziemy dalej. Jedziemy dalej. No to ciekaw jestem, co mnie teraz powstrzyma. Ale jak nic, myślę, że gdzieś uderzymy głową, no nie? To jest po prostu pewniak. Ale zobaczymy, może coś innego się wydarzy fajnego. Dobra, level 6 skrzynki. Jest w porządku. Co 500 metrów się dostaje lepszą skrzyneczkę. No i później fajne itemy lecą. No dobra, cisnę dalej. Wow, 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 wow. Jest, 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 jest. Tam też często mi się zdarza, że tak powiem, wywalić. O, dobra. Coraz większe utrudnienia tutaj są, których już nie pamiętam. Dosyć dawno tutaj byłem tak daleko, że tak powiem. Taka wiecie, popisuwa na odcinek leci. A co? Mogę? No, uwaga, uwaga, żeby główki nie zaliczyć. O, kółeczko! Aha! Nie ma. Grało się w Uncharted'y i Tomb Raider'y. Dobra. Tutaj też by się przydało robić coś takiego, bo to jest coraz niżej. Dobra, nice'owo. Kolejna skrzynka, level 8. Ojej! Dawaj, 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 dawaj. Dobra, woda mnie tutaj nie zaskoczyła po raz kolejny. Ale to mnie zaskoczy. Nowy rekord, słuchajcie, mam nowy rekord. Tym pojazdem. Świetnie. O nie, ulepszenia do aut, z których nie korzystam. Zło. Zło i niedobro, muszę przyznać. Zło i niedobro, dobra. Sobie jeszcze polecę w jakiś wyścig. Finger Travels. Dawaj, trzeba się pościgać. Halo. Tamte rundy to ta poprzednia, którą lecieliśmy właśnie przed chwilą. O nie, co jak ja wylądowałem. Dobra, ostatnie miejsce. To wiecie, takie typowe trasy do poprzedniej wersji tej gry, czyli Hill Climb Racing. Gdzie nie było wyścigów z innymi, tylko po prostu się jeździło, nie? Dawaj, ziomeczku! Dawaj, musisz cisnąć! A, drugie miejsce! To nie tak źle, patrząc na to, że
tak się zatrzymałem w tym jednym momencie, nie? Także naprawdę nice. Naprawdę nice. Ale nie wiem, czy w ogóle to wygramy. Jednak, nawet jak będę miał drugie miejsce, bądź... nie, drugie miejsce, to i tak zdobywam punkty takie sezonowe, to i tak będzie dobrze, słuchajcie. Opa! Ale ta woda blokuje te pojazdy. Nie, 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 nie. Panie Mane, jak ty to robisz, że się blokujesz na tak długi czas i nagle strzelasz jak torpeda przede mną, nie? Ja nie wiem. Dobra, wyprzedziłem go. Mamy remis, słuchajcie, mamy remis. Tamci mają po jednym punkcie. Janusze atakują. No to teraz decydująca runda. Wow! Co? Dobra, tego nie było, ale jak widzicie, punkty zdobyłem. Punkty zdobyłem, jak najbardziej. Epic Hills. Też nie lubię tej rundy, zdecydowanie. Na szczęście ona w tych sezonowych wyścigach jest co 2 miesiące, także ją zmieniają. Wiecie, na przykład we wrześniu, jak będziecie grali, to na tą rundę nie traficie, nie ma takiej opcji nawet. Także no. A i znowu dzisiaj nie było tych, kurczę, kopalni żadnych. Chamstwo. Chamstwo w państwie. Jak tak można? Ja chciałem akurat. Kiedyś nienawidziłem takich rund, bo ciągle głową zarywałem, a teraz jak chce się przejechać na odcinku, to nie ma. Nie ma i przypał. Dobra, pierwszą rundę mamy. Mamy wygraną. To dobrze, to dobrze, to mi się podoba. Juhuuu! Dawaj, let's go, panie kapitanie! Do roboty! Czemu wszyscy mają to za małe auto tutaj? To jest nie fair. Wow! Co to za zarżnięcie było? Halo! Nie chciałem tak uderzyć, jak to się stało? Te mosty czasami tak są zgliczowane, że to jest jakaś jedna wielka porażka, tak wam powiem. Naprawdę, widzieliście, nie? Kurde, człowiek jedzie ze wszystkimi, wszyscy normalnie przejeżdżają, ale jak ja pierdutnę, to koniec. No i kurczę, drugie miejsce. No. Kurde, typo miał farta i to za dużego jak na siebie, muszę przyznać. Także słuchajcie, decydująca runda, decydujące starcie. Kto to wygra? Musimy pana Dacza tutaj jakoś powstrzymać. Mam nadzieję, że nie zna żadnych technik tutaj. To był pan Dacz czy pan CC? Nie wiem. Jak poleciał, a ja tutaj specjalnie zrobiłem taktykę, żeby tutaj lepiej polecieć. No dobra, pan CC to wygra. Chyba, że go wyprzedzę nagle. Personal besta jeszcze zrobiłem tutaj, nice. Dobra, wygrana. Challengerka. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fajsie. No i dobra, później zobaczę sobie, jak te odcinki już wlecą, jakie są statystyki. Zobaczę jeszcze, czy wam się na tyle podobało, żeby dalej coś z tego nagrywać. Zobaczymy. Także tyle, do następnego, na razie, cześć, hej hej.